Cześć, to są Magic. Witam Was ponownie na moim kanale. Zapraszam kolejny sztuczek. Tym razem będzie wyjaśnienie sztuczki, tak jak obiecałem. Była taka prośba, wyjaśnić sztuczkę. Tytuł filmiku podaje, jak z jednej dłoni znikają czerwone wilki. Później wyjaśnię to. A najpierw pokażę sztuczkę magiczną śrubą. Mam tutaj śrubę. I na tę śrubę nakręcam nakrętkę. Może wiesz, nawet nakrętkę nakręcić. Nie ma znaczenia, wziąć do dłoni, sprawdzić. Jest tak nakręcona nakrętka. No to śruba sama. Nakrętka sama się wykręca. Jeszcze raz. Na czym to polega? Taki magnesik. Natomiast tutaj się zdejmuje. O, jest bateria. Baterię tu wkładam. I wciskam tutaj. O. Moim magnesem ten doktor magnesu już chyba się wykręca po prostu. I na tym to polega. O, tu wkłada się bateria, jest. Dotykam. Proszę bardzo. To jest zasada taka tej śruby. Wystarczy wziąć sobie tutaj jakiś ten. Nakleić, żeby nie było widać. Widz można nawet nakręcić. Na tej zasadzie to działa. Teraz sztuczka z wilkami. Właśnie wyjaśnienie będzie. Będę tak całości pokazywał. Z wilka dwie wilki. Jedno zabieram. Nie ma. Dwie wilki. To wilki przykładam do drugiej dłoni. Trzy wilki. Teraz będę przykładał tą wilkę na mały palec. I cztery wilki. Teraz trzy wilki. Przykładam tutaj. Dwie wilki. Na czym to polega? Polega to na tym, że
Czy wilki są normalne? A jedna wilka jest pół. Nie wolno pokazywać pod słońce, bo tak pokazywał, w ten sposób nie widać, nie? A pod słońcem wtedy przebija. Bo widać, że półka jest. Więc tak. Można to robić w różne sposoby. Wkładam w ten sposób. Pokazuję, że mam jedną wilkę. Bo od razu można zrobić, że mam dwie wilki. Udaję, że biorę do dłoni. Wilka jest tutaj. Wilka jest oczywiście tutaj, już jest. Pokazuję, że mam pustą dłoń i przerzucam, można zrobić. Przerzucam i jest tu dwie. Teraz. Proszę robić lepiej na stojąco, żeby czasami się nie wychylić, tak nie pokazać. Siedząco jest troszkę niewygodnie. Więc trzymam jedną wilkę, jak mam w ten sposób. Jedną wilkę mam w dłoni, jedną w kieszeni, czyli w jakimś pudełku, żeby było widać. Zajrzam jedną wilkę, szybko, żeby nie zauważyć. Jedna jest, nie? Już dwie wilki. Teraz. Tą wilkę wkładam tak, żeby widz nie zauważył. Więc tą wilkę przesuwam tutaj, a w tym czasie włożyłem już wilkę tutaj. Jest. Tak to wygląda z tej strony. Mam, wkładam do dłoni. Ta wilka, żeby tu, ten palec musi być, tutaj musi być wolny, żeby to wilkę włożyć między te palce. Tym palcem dużym zawsze to robię. W ten sposób wolno to wygląda. Jest trzy? Jest trzy. Teraz to samo z czwartą. Więc w tym czasie trzeba robić jednocześnie, żeby nie robić źle i zwrócić uwagi. Więc to wilkę wkładam. Tu mam już trzy. Później tym palcem. O, cztery jest. Teraz, żeby znikły wilki. Aby się rozmnożyły, to będą znikały. Więc to samo robię, tylko w odwrotnym kierunku. Więc tak, jest trzy wilki. Teraz tą wilkę biorę tutaj i w tym czasie wilka mam już w dłoni jedna. Teraz pokażę. Wilka jest tutaj. O. Tak jest. Tutaj biorę. Tu biorę, to do mnie spada do dłoni, a tak padłem tutaj. Jeden mam w dłoni już. Mogę włożyć do kieszeni, lepiej włożyć sobie do jakiegoś pudełka. Teraz znikają wilki. W ten sposób robię. Można to robić na dwa sposoby. Albo tak, żeby było widać, albo do góry dłoń. Jeśli weźmie tak, to nie widać, nie? Ja pokazuję to w zwolnionym tempie. Jest. Dwie jest wilki. Co robię teraz? Wkładam, a wilkę mam już w dłoni. Jest jedna wilka już. Dwie. Można to robić na różne sposoby. Różne triki wymyśleć tutaj. Jak ja tak pokazywałem, dwie, niby zabieram jedno, wkładam tutaj. Zdaje się, że mam w dłoni, nie? Dłoni nie ma. Później wrzucam do góry, wilki są dwie. Jak, jeszcze jedna uwaga, trzeba, żeby nie było takiego stuku. O! Słychać, nie? Chociaż żeby to delikatnie robić. Wkładam. O, mam dwie, teraz tutaj mam. Takiego stuku może nie było, tylko w ten sposób. Delikatnie, nie słychać. Można to poświęcić na piłeczce też ping-pongowej, z tym, że trudniej jest, ponieważ piłeczka są o wiele szersze i gorzej się mieści w palcach, ale jak się ktoś wyćwiczy na ping-pongowych piłeczkach, to tutaj będzie po prostu łatwiej już. Jeszcze jedna uwaga, można sobie to pokazać, żeby pokazywał to, nie? Już pokaz zrobił, to warto sobie czymś te bilki nasmarować, na przykład jakimś sokiem, czy takim gęstym, no,
żeby to się lepiło troszkę. One będą lepiej się trzymały w palcach. No trzeba podczas ćwiczenia to robić to raczej gdzieś na jakimś miękkim podłożu, żeby nie na twardym, bo te pijeczkę bilka może się rozpaść. A jak pijeczki ping-pongowe, to tam można sobie nieco drogie. Samo i to. Po prostu będą wypadać dłoni podczas ćwiczenia, bo po iluś tam trochę poćwiczycie, nie trzeba długo dać ćwiczyć. Samo później palce się po prostu... A tylko tym palcem zawsze biorę, tym przykładem. Następną biorę. I na koniec biorę, to wkładam ręki, nie mam powiedzieć, okazuję dłonie, żeby albo do rękawa rzucić tutaj. Udać, że tu się bierze, nie, i usta dłoń. No cóż, z mojej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarza na Facebooku. Linkę w opisie. Trzymajcie się, brudko. Cześć.